Chcę pokazać teraz słuchawki Beats Studio Dr. Dre. Kupione w sklepie, także powinny być raczej oryginalne, w markowym sklepie angielskim. Słuchawki te wybrałem po jakiś 15-minutowym odsłuchu różnych słuchawek, ale tylko z serii Dr. Dre. Wcześniej miałem słuchawki z Sonego. Taki oto model. Już nie pamiętam tego modelu. Bardzo fajne słuchawki. Bardzo ładnie to grają, tak? Z tym, że dopóki nie poszedłem do sklepu i nie odsłuchałem na tych Dr. Dre, to myślałem, że te Soniacza słuchawki będą wystarczające. Jednak skusiłem się na zakup tych. Jest wiele modelów Dr. Dre. Najczęściej widzę, ludzie mają solo model. Teraz w dobrych cenach jest promocja na Wyspach. Natomiast ja wybrałem ten model. Tak jak mówiłem, odsłuchiwałem, to jest studio model. Odsłuchiwałem ten model, odsłuchiwałem model Studio 2, najnowsze, w którym jest, oni się chwalą, że jest duża separacja dźwięków zewnętrznych. No i rzeczywiście w sklepie byłem, była zewnątrz, w sklepie no, była muzyka. Także jak założyłem te słuchawki, te Studio 2, dwójka, to rzeczywiście ładnie wszystko tłumiło, cichuteńko. Ale dziwi mnie jedna rzecz. To jest studio jakby jedynka, tamto dwójka, powinno być to samo. Ja korzystam z iPhone'a piątki i nie ma tego kopnięcia w dwójce. Bas taki delikatniejszy jest, sopran średniej, cała i barwa tych dźwięków jest piękna, wystarczająca, ale nie ma tego cykania co tu. Te są takie ostrzejsze, jeśli chodzi o bas, także jest mocniejszy. Także jeśli ktoś chce takiego naprawdę ostrego dźwięku, wykopa takiego typowo amerykańskiego basu, takiego jep, 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 jak to się mówi, szybkiego, typowo amerykańskiego, to jednak te lepsze. Te Studio 2 to są bardziej taka spokojniejsza muzyka typu Cohen i tak dalej. A to mi bardziej, ten dźwięk z tego podszedł. Natomiast słuchawki solo, Dr. Dre solo, ładnie grają. Tu nie można narzekać, ale jest między tymi a solo jest różnica. Jest większy wykop, większy jest bas. I to jest różnica taka, nie to, że mała, ale to od razu zakładamy, podłączamy i już jest dostrzegalna dosyć duża różnica. Także dla kogoś, kto naprawdę chce dobrego dźwięku, silnego basu, szybkiego takiego amerykańskiego typowo, i no i w ogóle niezłego dźwięku, to jednak studio. Polecam studio. Dobrze. Aha, jeszcze powiem, że miałem dylemat między drugimi słuchawkami Dr. Dre. Identycznie, praktycznie grają jak te. Z basem miałem kłopot, czy nawet nie bardziej dynamiczny jest, albo mocniejszy. Ponieważ są one mniejsze, podejrzewam, że i membranka troszeczkę jest mniejsza, to telefon bardziej, lżej mu jest wyzwolić tą membranę, tą pracę tej słuchawki. Ale jednak bardziej tak jakbym się do tej skłonił. To są, mówię o tych drugich Mixer, to jest ten model tutaj. Ty słuchawek, naprawdę bardzo dobre. Tutaj na Wyspach to jest 220 funtów, to jest 1100 zł gdzieś. Także te też, jakby ktoś chciał sobie kupić, śmiało można zakładać. Nie zakładać, tylko śmiało można sobie sprezentować, bo naprawdę ekstra grają i
tu między tymi a Dr. Dre to taka mała różnica jakby była. Nawet nie wiem, czy bas na tych mikserach nie lepiej chodził. Ale jeśli chodzi o cykanie, o soprany, to tu jednak to lepiej było. Dobra, to otwieramy, zobaczymy, co tutaj mamy w komplecie. O, przygotowałem duży nóż. Myślałem, że to folia jakaś twarda. To mięciutka. Bardzo przyjemna. Postanowiłem kupić w sklepie. Nie na eBayu, nie na Allegro. Kiedyś miałem bardzo dobre AKG słuchawki. Kupiłem na eBayu. Niestety, prawdopodobnie podróby były. Bardzo ładnie to chodziło, ale długo się nie nacieszyłem tymi słuchawkami. Do, aha, czyli pudełeczko. Tutaj schodź. Jak tu mamy dalej? Aha, tutaj. No, to styl amerykański czysto. Bardzo ładnie zamykane. Tu jakby na magnesik, ale to nie jest magnesik. No powiem, że... A, czysta Ameryka. Bardzo dużo tych słuchawek tutaj w Anglii ludzi korzysta. Bardzo, bardzo przyjaźnie z solo modelu. Tu chyba rzepka jest. No proszę, nic dodać, nic ująć. Pięknie zapakowane. Tam, przewody. Tu jest jeden przewód, jest do sterowania w iPhone'ie, drugi w jakimś tam chyba innym sprzęcie. Fajne te czerwone kabeleczki. Jest to taka guma miła w dotyku, ale solidna. Wtyki takie zakrzywiane LK. Bardzo fajne. No przez to, że tutaj jest prowadnica taka długa, to mam nadzieję, że nie będzie się tutaj jakoś psuło, to rozłączało, co często miało miejsce w starszych typach słuchawek. Tutaj jest drugi kabelek. I tu właśnie mamy prawdopodobnie sterowanie. Pyka, tak? Bardzo fajnie, nawet jest duży dosyć skok. Około pół milimetra, może troszkę mniej. Fajnie, to jest fajnie. Aha, i w środku też przycisk chodzi. Czyli góra, dół i środek. Z tyłu jest znaczek firmowy. I podobna sytuacja. Jeden jest z bolcem zakrzywianym, drugi prosty. Bateryjki, przejścióweczka. Proszę, jakaś flanelka do czyszczenia. Instrukcje. Ok. I teraz tutaj fajne etui, duże, porządne, bym powiedział, że też typowo amerykańskie. No, suwaki to naprawdę dali niezłe. Okej. Słuchawki lekkie, nie są ciężkie. No, wyglądają masywnie, ale jest ok, waga. Tak, jakiś taki nowy styl składania tych słuchawek. Plastik błyszczący, fortepianowy.
I tutaj widzę przy rozkładaniu jest taka blokada. Tak. Jest to szerokie dosyć tutaj. Ten plastik jest szeroki. Także ile on tutaj będzie miał? 3 cm równe. No i jeszcze zmierzę, jakby ktoś chciał szerokość tutaj, wysokość. A 95 mm jest szerokość tej słuchawy, wysokość, przepraszam. Szerokość też można zmierzyć. 73 mm. Tak. No i takie już pokaźne są. Tutaj jest fajnie to zrobione. Kawałek metalu. Ciężko będzie mi to pokazać, ale weszło. Tu jest metal. Ładne śruby. Gwiazdka. Po drugiej stronie też tak samo zrobione. Fajnie. Skórka, no to praktycznie każde markowe słuchawki to mają skórkę. Dzisiaj bardzo fajną. No ale mięciutka jest. Bardzo fajnie. Tutaj jakiś przełącznik. Jeszcze nawet nie wiem, co to jest. Przesuwamy. W sklepie jak przesuwam, tak jakby troszeczkę jest różnica na basie. Niezbyt dużo. Tutaj fajnie to jest umocowane, pracuje. Proszę. Tak chodzi na boki. I jeszcze tak. Bardzo, bardzo mądre to jest. Podłączamy słuchawki. Jest w jednej słuchawce jest gniazdo. Przepraszam, kabelek podłączamy. Tutaj jest gniazdo. Proste wejście. Tutaj nam jeszcze została jakaś naklejka. No i teraz zobaczymy. Podłączymy do telefonu. Tutaj w lewej słuchawce mieszczą się dwie bateryjki. Wzmacniacz taki przez to działa tutaj. One są tak jakby ze wzmacniaczem. No coś w tym stylu. Także przekręcamy tutaj ten kapselek. Tak. No i teraz co jeszcze powiem, tutaj jest przycisk, jak naciśniemy go, to jest takie wyciszenie tych słuchawek. Tak, ten przyłącznik, niestety to był mój błąd, jest to wyłącznik i włącznik słuchawek. Jeśli włączymy, przełączymy, to jest taka mikro malutka dioda. Ciekawy jestem tylko, jak długo wytrzymają te bateryjki. Ile pociągną, no powinny przynajmniej tydzień chyba pochodzić. Ta gąbka też jest tutaj na górze bardzo fajnie zrobiona. Opis lewa, prawa znajduje się tutaj.
nad gąbką. No, powiem, że dużo, dużo lepiej leżą jak te Sony poprzedniczki. Jeszcze mam tutaj takie małe kurduperki, też drę. Powiem, że miałem wiele słuchawek w życiu małych. Te są wręcz po prostu, jeśli chodzi o dźwięki, jedne z lepszych, jakie słyszałem w życiu. Po prostu są fenomenalne, jeśli chodzi o odbiór dźwięku basu. Bardzo im się udały te knypki małe. Aczkolwiek, no powiem, że teraz spadła cena, ale holendarną cenę mają te słuchawki małe. Jedyny minus jest taki, gdzie ja narzekam na to, że po prostu wysuwają się powoli z ucha i trzeba raz na jakiś czas muszę sobie dopychać, także denerwuje mnie takie słuchanie. Postanowiłem teraz zmienić na coś porządniejszego, większego. Jestem już po odsłuchu tych słuchawek. I jaka jest moja ocena? No, duże zaskoczenie, to na pewno. Grają niesamowicie, niesamowicie. Naprawdę jestem zadowolony z tych słuchawek. Nie żałuję pieniędzy wydanych na nie. Cóż mogę ciekawego dodać? Przyłożyłem te słuchawki na tego iPoda. To jest, nie wiem, który, z którego to jest roku. On ma 80 giga. Powiem, że różnica między odsłuchem z iPoda a z iPhone'a to jest 3 klasy. I jeśli chcecie posłuchać dobrej muzyki, dobrej jakości muzyki, już nie mówię o głośności, o rytmie, o basie, to się w ogóle nie nadaje. Nie gra w ogóle ten iPhone w stosunku do tego iPoda. To nie możemy sobie po prostu wmawiać. To jest urządzenie, to jest komputer z opcją tam dzwonienia i słuchania muzyki, ale to jest kompromis. To jest po prostu, to jest martwe przy tym. To z iPoda, jak puszczę techno, ustawię muzykę elektroniczną, powiem szczerze, że no nie jestem w stanie wysłuchać dłużej niż minuty, aż po prostu, no taka jest natężenie dźwięku, głośność, że po prostu jestem bardzo zdziwiony. Jest to rewelacja, zestaw do słuchania muzyki, rewelacja. iPod plus Dr. Dre Studio. Naprawdę myślę, że ciężko coś jest zastąpić w tej cenie. Bossa miałem też na uszach, słuchawki Bose Harman Kardon. To tylko ładne nazwy je są. Dobra marka, znana marka, ale naprawdę nie ma szans, żadna marka praktycznie z tymi. Także i na dzień dzisiejszy nie dziwię się, że świat piłkarzy, czyli świat pieniędzy, świat Hollywoodu w Ameryce, tych murzynów, którzy naprawdę lubią słuchać muzykę, wszystko jednak to kupują tylko tą firmę. Przed kupnem tych słuchawek, przed sprawdzeniem jakości dźwięku, byłem nastawiony pesymistycznie, że to jest tylko reklama. No, zdziwiłem się bardzo. Dziękuję.